Cześć, witajcie w kolejnej rozbiegówce. W ostatniej rozbiegówce poruszyłem temat lepszego spania poprzez budzik, który budzi nas w pewnym oknie czasowym. A dzisiaj chciałbym się zająć tematem snu polifazowego, który może spowodować zwiększenie Twojej produktywności. Dlatego zaczynamy tę rozbiegówkę. Zapraszam! Już jesteśmy na moim komputerze, za chwilę opowiem o śnie polifazowym, ale najpierw włączymy nowy stoper, który znacie z odcinka o technice Pomodoro. Tutaj ustawiłem 3 minuty i lecimy. Za 3 minuty nam przypomni, że to już koniec. A teraz przejdźmy do snu polifazowego. Czym jest sen polifazowy? Otóż to sen, w którym często znacie ze snu na przykład zwierząt. Psy często tak śpią. Koty. No generalnie chodzi o to, że to jest sen składający się z kilku drzemek w odstępach czasowych. Czyli po prostu idziemy na drzemkę, wstajemy, idziemy na drzemkę, wstajemy i są różne techniki. Tutaj jest taka polska strona, tutaj na Wikipedii mamy wyjaśnienie, tutaj mamy właśnie różne odstępy czasowe, nawet nie techniki, tylko po prostu patrzymy sobie, że możemy mieć taki układ albo taki. Co ciekawe, na Wikipedii mało podają tych układów. Tutaj znalazłem w Medium dużo ciekawsze, właśnie dużo ciekawszy graf. I tak naprawdę tym się właśnie różnią te drzemki. I możecie zapytać, po co to robić? No otóż po to, żeby zwiększyć swoją produktywność, żeby po prostu mniej spać. I tak, mamy cztery właśnie takie cykle, w których możemy uprawiać, że tak powiem, sen polifazowy. No monofazik to jest taki standardowy sen niepolifazowy, w którym śpimy zazwyczaj i w którym nasza kultura jest dostosowana. I to jest po prostu no, ten 6-8 godzin snu i potem aktywność. Tu jest sen, tu jest aktywność. Potem mamy bifazik. To stosują na przykład w Hiszpanii, gdzie mają siestę, tak? Gdzie mamy jedną drzemkę 30-minutową i potem 5-6 godzin snu. No i mamy everymana, czyli jeden taki główny sen, 5-6 godzin i 3 drzemki, 30 minut. Można ten sen też zamienić, tutaj jest akurat 5-6 godzin, ale tak naprawdę przy 3 drzemkach wydaje się, że tutaj można nawet spać 4 godziny. To różnie podają, wiecie, no akurat taki graf znalazłem. Jakbyście chcieli poszukać, to jest różne metody tych drzemek, czyli po prostu tak zwany power nap albo właśnie regeneracyjny nap, czyli regeneracyjna drzemka i potem ten główny sen nie musi być taki długi. No i mamy ten najbardziej popularny Uberman i to jest stosowane no właśnie przez hardkorowców już, czyli co 2 godziny tak naprawdę, czy tutaj w tym wypadku chyba co 3, mamy drzemki po 30 minut albo co 2 godziny po 20 minut i łącznie możemy spać 3 godziny albo możemy spać 2 godziny w ciągu doby. I po prostu nie śpimy tego głównego snu, tylko ten krótki. I był taki eksperyment, tutaj możecie sobie różne rzeczy poczytać jeszcze na tej stronce, ale Steve Pavlina zrobił na swoim blogu eksperyment, gdzie opisał ten polifazowy sen. I tutaj są logi, jego jakby opis tych całych sytuacji. Pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci i tak dalej. No i on mówi, że generalnie to się dobrze sprawdziło, jeśli chodzi o jego produktywność, ale gorzej wpłynęło na jego życie rodzinne, więc to przerwał. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi podsumowała ten blog. Ja go oczywiście czytałem, ale na potrzeby tej rozbiegówki, która jest krótka. No właśnie, już skończył nam się czas. Mamy tu podsumowanie tych dni. Pierwszy dzień rozpoczyna sen polifazowy. No ma zły nastrój, no poprawia się koncentracja, ale generalnie jest troszeczkę zdenerwowany, ma problemy z sennością, no ale jest zdeterminowany, żeby kontynuować. Potem zauważa trudność z regularnością tych drzemek, nie może tak szybko zasnąć. Trzeci dzień, no to tak naprawdę walczy znowu, ma dezorientację. No siódmy tutaj już lepiej mu się zasypia. No ale na przykład doświadcza paraliżu sennego. No ogólnie bardzo ciekawe, możecie sobie przeczytać. Jeżeli będziecie chcieli, bo nam się czas skończył, żebym to kontynuował, no to mogę wrzucić na bloga opis tego eksperymentu, który przeprowadził Steve Pavlina. Na koniec chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że ja też próbowałem, ale mi to zbytnio nie wyszło. Tutaj Steve Pavlina mówi też, że żona mówiła, że no najpierw było trudno, no bo ona szła spać normalnie, a on generalnie no nienormalnie chodził na te drzemki właśnie w tym cyklu co 2 godziny 20 minut bodajże. No ale w końcu mówi, że to poprawiło
ich relację, ponieważ na przykład miał więcej czasu na spędzanie z nią czasu. No i potem mimo trudności i tak dalej, wiecie, 19 dzień, to łącznie trwało bodajże 3,5 miesiąca do pół roku i w końcu on przerwał, bo trudno mu się było dostosować, jak to widzicie, asynchroniczność cyklu do innych osób, a szczególnie do żony, no i mówił, że lubi zasypiać właśnie z żoną i ja miałem generalnie podobnie, że tak naprawdę, no, fajnie byłoby zasypiać normalnie z kimś i budzić się normalnie tak jak inni, no, psy śpią polifazowo, ale też śpią dłużej, całą noc, więc dlatego to też przerwałem, a też ja miałem problem z zasypianiem, używałem do tego aplikacji z kolei Psiz, takiej do usypiania, nie wiem czy ona dalej istnieje, ale jeszcze wam w ogóle mogę ją tak szybko pokazać, jak to na rozbiegówkę przystaje, o widzę, że istnieje, świetna aplikacja do drzemek, że włącza ci muzykę, żebyś usnął. Zresztą te aplikacje, o których mówiłem, co wybudzają, też mają te możliwość do ustawiania zasypiania, muzyki do zasypiania, na przykład właśnie ten Pillow, który wam polecałem. No i tak, i to tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o te drzemki, możecie sobie Steve'a Pawlinę przeczytać, ja wrzucam link w opisie, a jeżeli będziecie chcieli, żebym napisał o tym na blogu Notatnik Reżysera, generalnie przytoczył tą historię Steve'a Pawliny i też moją, czyli mojego, czyli Pawliny, Pawła, no to dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnej rozbiegówki, której właśnie będę mówił o tak krótkich tematach, ale myślę, że bardzo ciekawych. Jeżeli wam się podobało to, co tutaj mówię i potrzebujecie rozszerzyć wiedzę na ten temat, na różne aplikacje, także z wykorzystaniem AI, zapraszam was na konsultację, link jest w opisie. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia następnym razem w kolejnej rozbiegówce. Siema, cześć!